Hej, witajcie, z tej strony Unuker, a tym razem chciałbym się zająć czasoprzestrzenią na rajd na zrobienie pieczęci na maju. Robimy pieczęć w czasoprzestrzeni od 40 levela, ona znajduje się na dachu pełni księżyca, a dochodzimy tutaj przez łąki Nozwi. Do wejścia do czasoprzestrzeni jest, tak jak mówiłem, 40 level oraz 10 ziaren mocy. Pierwsze co widzimy to plansza podobna do samego rajdu na maju, tylko w pewnym momencie, oraz takie coś, co strasznie przypomina nam czasoprzestrzeń na kartę Jejamaru. Jak widzicie, tutaj jest Nonomaru, jest to jeden ze złych klonów Jejamaru, przynajmniej tak było w tej kreskówce, czy jak to tam nazwać. I musimy tutaj zabijać karły ninja. Są skaczące, dalej będą jeszcze inne. Karły ogólnie mogą wywołać różne rodzaje trucizn, które są dość uciążliwe, jeżeli chodzi o autoatakowanie czy używanie skillów, ponieważ któryś z tych trucizn robi takie coś, że przy każdym autoataku bądź zaklęciu tracimy HP. No, jak widzicie, to jest właśnie ten, śmiertelna trucizna. Minus 250 punktów życia za każdym razem, kiedy na przykład mój klip użyje autoataku, bądź gdyby miał SP za używanie skilli. Ogólnie czasoprzestrzeń nie jest zbyt skomplikowana. Karły te są dostosowane mniej więcej pod level 50. Boss może być trochę uciążliwy, ale nie stanowi jakiegoś zagrożenia. Spokojnie możemy to robić nawet na 40 levelu. No i nam Cliff padł, za chwilę jeszcze Krzykron padnie. Najlepiej to by było robić to magiem, ponieważ on jako tako nie traci tych punktów życia. Znaczy nie, w sumie traci tyle samo, ale łatwiej mamy zregenerować je. Ewentualnie jeżeli ktoś chce zużyć fulle, to tylko wojownik, ponieważ on ma dużo życia, a taki full mu przywróci na pewno więcej i starszy na dłużej niż w przypadku takiego manga. Pokojów jeszcze tu będzie kilka, myślę, że około 2-3 i na końcu będzie boss. Jeszcze w którymś pokoju wiem, że jest czasówka, bodajże w przedostatnim. O, tak jak mówiłem, tylko te dwa pokoje zostały. Teraz jest czasówka. Możemy sobie unikać kontaktu z przeciwnikiem, ponieważ nie ma sensu się z nim bić. Tylko stracimy zbędne punkty życia, na przykład mikstury. No, jeżeli ktoś tam jeszcze chce na tym 40 levelu poekspić, no to coś tu jeszcze leci. Dobra, i teraz będzie już boss. Jest nim Nonomaru. Wystarczy, że tylko jego zabijemy, nie musimy karłów zabijać oraz ninja. Jak widzicie, tutaj jest. No i tu jest ten Nonomaru. Możemy go... No, strasznie szybko padł. Mieliśmy na to 20 minut. Ale kto przez taki czas będzie tutaj siedział? Reputacja plus 80. 7k oraz pieczęć na maju. Rajd ten możemy zrobić od 50 levela do najwyższego, czyli 99. Jeżeli wam się podobało oraz wam pomogę, dajcie kciuka w górę oraz subskrybujcie kanał, ponieważ to nic nie kosztuje, a jeżeli chcecie mieć jakiś kontakt ze mną bądź
widzieć od razu następne filmy. Możliwe też, że nawet jakieś sugestie podsunąć, jaki film chcecie następny. Ale póki co zdradzę wam, że następny film to będzie poradnik na karty Judge'a Moro, czyli jak, co, gdzie, jak zdobyć i zrobić. No i to tyle, ile miałem w tym poradniku do powiedzenia. Jestem Unuker, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was i cześć.